Witajcie kochani, witam Was ponownie bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd czerwcowego ogrodu, mojego ogrodu. Nagrywam ten film znacznie później, kilka miesięcy później, bo już rozpoczął się październik, ale pomyślałam, że może wrócimy do wspomnień tego pięknego lata, które mieliśmy w tym roku. Na samym początku zauważyliście moje ziemniaczki, które w czerwcu już bardzo podrosły i pokazały się pierwsze kwiaty. Teraz widzicie kapustkę, którą zasadził mój mąż. Zwykłą białą kapustę oraz kapustę włoską, którą tutaj w Niemczech nazywa się Wirsing. Taka nazwa zwyczajowa. Tutaj mamy buraczki oraz po prawej i po lewej marchewka, a tam w oddali kanarepka, o tu widzicie jest zbliżenie, sałata oraz fasolka. Sadziliśmy fasolkę w miejscu, w którym wcześniej rosło znacznie więcej sałaty. I znowu kanarepka. Bardzo była smaczna. I powiem Wam, że to co posadzicie sami jest o wiele, wiele smaczniejsze od tych rzeczy, które kupicie w sklepie. Dlatego myślę, że warto mieć ogród. Tutaj widzicie kiwi. To jest baby kiwi. I to kiwi mamy już trzeci rok i ono w tym roku znacznie wzrosło. Poprawiło się i wzmocniło. To jest druga sadzonka. Mamy ich dwa krzaczki. Mamy. Widzicie, że pędy są bardzo ładne, takie jakby można powiedzieć soczyste. Co jest charakterystyczne dla kiwi, że ono ma takie właśnie owłosione łodyżki. Tutaj moje naparstnice. Ja naparstnice przesadzam z różnych części ogrodu i w tym roku posadziłam ich bardzo dużo. Mój mąż zresztą wybudował takie fajne, jakby tak powiedzieć, donice, w których mogłam w tym roku w końcu posadzić kwiaty. I tutaj nasza cukinia, jedna z trzech. W tym roku posadziliśmy dwie zielone i jedną żółtą, którą zaraz zobaczycie. Uważam, że na czteroosobową rodzinę trzy krzaki cukinii to aż za dużo, bo cukinia później, kiedy przychodzi lipiec, znacznie więcej owocuje. I nasze ukochane winogrono. To są chyba sadzonki, które posadziliśmy rok później od tych innych, o których opowiem Wam później. O ile się nie mylę, jest to odmiana Romulus oraz Vanessa. I teraz spojrzenie, rzut okiem na cały ogródek warzywny, tą warzywną część. I tam w oddali jest kaki, albo inaczej szaron, oraz różne inne owoce. Tutaj nasze truskawki, posadziliśmy je rok wcześniej, w tym roku bardzo ładnie się już przyjęły i rozrosły. I tutaj jest wejście właśnie do tego warzywniaka z takimi dwoma łukami właśnie obsadzonymi tym winogronem i nasza ukochana brzoskwinia, która w tym roku też wyjątkowo pięknie wyrosła i miała dorodne liście. Tutaj nasza szklarnia, jak widzicie pomidory już wyrosły i klematis. Ten akurat tutaj prezentuje się niezbyt dobrze, ponieważ już przekwitł znacznie. My mamy w sumie chyba cztery rodzaje klematisu. A teraz widzicie naszą figę. To jest nasza duma i nasza pociecha. W tym roku, o, co prawda jest troszkę owoców, ale nie tak wiele jak w ubiegłym roku. Zdaje się, że co drugi rok owocują wszystkie drzewa. Tam w oddali jest nasz skaniak. O nim będzie jeszcze film, jak go budowaliśmy. I tutaj nasze ukochane, osobiście przeze mnie posadzone drzewo. Nawet w tym roku były ptaszki. To jest oczywiście czereśnia. Ta jasna czereśnia. Czereśni nie za bardzo można sadzić w tych ogródkach działkowych w Niemczech, bo ona dużo wody zabiera. To się dowiedzieliśmy, ale jakoś umknęło to uwagi naszych sąsiadów i możemy cieszyć się czereśniami. Tu jest jeżyna, która nie zawsze kwitnie, czy nie, może inaczej, nie zawsze daje dobre owoce. Tam w dole były małe lilie, no i spojrzenie na nasz skalniak, a jak mówiłam, jeszcze o tym skalniaku będzie film, bo mam trochę materiału. Tutaj jest agrest i to jest agrest różowy, ten jeszcze jest niedojrzały, później
później zrobi się bardziej różowy. Przepraszam Was za te odgłosy w tle. Niestety mój komputer podczas nagrywania włączył chłodzenie. Tu widzicie porzeczkę. Najpierw była czarna, teraz jest biała porzeczka. I nasze czerwone maliny. W sumie mamy w tej chwili już trzy stanowiska malin. Mamy czerwoną malinę, mamy też malinę żółtą. Muszę powiedzieć, że w tym roku wyjątkowo dużo mieliśmy malin, dużo zjedliśmy i bardzo dużo też zamroziliśmy. O, jak widzicie, ja już zaczynam podbierać białą porzeczkę, która w czerwcu, właściwie tak pod koniec czerwca, jest już dojrzała i bardzo, bardzo słodka. Ale czekaliśmy jeszcze z zebraniem wszystkich owoców. Nasza gruszeczka konferencja, która w tym roku bardzo nieładnie wyglądała, miała jakąś chorobę, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jej się lepiej powodziło. To jest drugie stanowisko naszych malin i tutaj w przeważającej części są maliny, żółte. Pycha, po prostu pycha, jak sobie wspomnę. Nawet do tej pory, do października, jeszcze maliny w naszym ogrodzie są. Tutaj, o ile się nie mylę, goździki i tu jest właśnie nasze winogrono Vanessa. To jest winogrono różowe i ono pochodzi z Kanady, z kanadyjską odmianą. Tutaj mamy również baby kiwi, ale to kiwi bardzo słabo nam rośnie. Jakieś kwiatki też widzicie, jak sobie zasadziłam, a nie pamiętam absolutnie, co to za kwiatki. Ale chyba nie zapomina, jakie się wisiały. To jest takie stanowisko, gdzie są różne kwiaty, różne eksperymenty przeprowadzamy. Bardzo lubię funkie i tu chyba nawet gladiole. Aha, i to była nowość w naszym ogrodzie w tym roku. Artiszokę. Tutaj mój mąż zbudował też takie fajne, jakby to powiedzieć, nie wiem, nazwać po niemiecku, się nazywa bety. Takie bety. I tu mamy borówkę. Kupiliśmy dwa krzaki nowe borówki. Mój mąż tak ładnie zabezpieczył to drewno, pomalował. To jest zrobione z odpadów z Hornbachu. Trzeba powiedzieć, to były deski po 50 centów. Tam przed chwilą widzieliście pomarańczową porzeczkę, a tutaj są dwa nowe krzaki baby kiwi. To jest kiwi czerwone i zielone, to są nowe krzaki, oraz krzak goi. To też jest nowość i mamy nadzieję, że pięknie będzie rosło. A to jest chyba karczoch. To jest chyba karczoch, ale ja nie wiem, jak to się je. Pozjedliśmy tak z ciekawości, bo ktoś miał nam podarować. Tu są nasze truskawki ponownie. I tutaj ziemniaczki pomieszane z fizjalisem i z pomidorami. Tu jest wejście do naszego ogrodu, też klematis, o którym wspominałam. A tutaj kupiliśmy zioła i chcemy zrobić sobie taki kącik ziołowy. I o tym też już nagrałam materiał. Mam nadzieję, że w ciągu zimy uda mi się zmontować, Wam posadzić. Tu mamy górską szałwię, mamy lubczyk, mamy tymianek. To jest libestock, lubczyk, tymianek i chyba jeszcze jakieś inne meliski. W tej chwili nie pamiętam. Tam jest przód naszego ogrodu i tutaj też są maliny w tym roku posadzone. A tutaj była kapusta lodowa oraz papryczka, którą jeszcze zobaczycie w tym filmie. I takie spojrzenie ogólne na nasz ogród, na warzywniak. A to jest film nagrywany kilka dni później, już pod koniec czerwca. Tutaj pokazywałam lewkonie. Pokazywałam Wam tutaj lewkonie oraz moje naparstnice. Posadziłam bardzo dużo naparstnic w tym roku, a w tym miejscu akurat z boku ogrodu posadziłam też w towarzystwie lawendy. Bardzo ładnie mi obrosło. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę miała mnóstwo sadzonek. Na szczęście wyłączył się teraz mój komputer. Mamy troszkę ciszy. I takie spojrzenie macie też na ogródek. Tam też widać te naparstnice, które pięknie, naprawdę pięknie się prezentowały. Nasza cebulka, nasz nagietek, to jest brzoskwinie, nowy nabytek, nowe drzewo, chyba tegoroczne albo zeszłoroczne. Tutaj była fasolka, nie, zeszłoroczne, nie fasolka, a śliweczka. Zobaczcie, śliweczka. I jeszcze raz spojrzenie na nasz ogródek. Tutaj była papryka, bardzo ostra papryka i taka
nasza budowa w naszym roju, coś ciągle się dzieje, ciągle coś zmieniamy, przestawiamy, przebudowujemy, a te płyty tutaj są zebrane i czekają na wykorzystanie. Tutaj do tych drzwi od salonu, do tego wejścia na taras, będzie przeprowadzony w przyszłości chodnik, dlatego trzymamy właśnie tam te płyty. Oraz lilie, bardzo piękne lilie. W tym roku mieliśmy 3 albo 4 nawet odmiany lilii, przepięknie pachniały, ale o tym dowiecie się z kolejnego filmu. Tutaj jeszcze podjadam, jak widzicie, maliny. Oraz w końcu, pod koniec czerwca, już można było zbierać czereśnie. Tutaj nawet widać, że one odrobinę jakby się podbarwiły takim czerwonym kolorem. Dojrzały bardzo późno w tym roku, ponieważ to drzewo bardzo obrodziło w liście, miało dużo liści i mało słońca dochodziło do owoców, dlatego długo czekaliśmy, ale już ostatniego dnia czerwca zebraliśmy w końcu nasze czereśnie. A na zakończenie chciałam się z Wami podzielić wspaniałym filmem, jaki nagrałam. To jest nasz stały bywalec naszych ogrodów, który codziennie, regularnie odwiedza wszystkie ogrody i wyjada w nich, co się tylko da. I to już wszystko, kochani, w moim filmie. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Bądźcie mili, bądźcie zdrowi, subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!